jeśli masz całą szafę ciuchów, a wciąż nie masz co na siebie włożyć, to znaczy, że jesteś we właściwym miejscu. Nazywam się Lena i zajmuję się upcyklingiem, recyklingiem, przeróbką tych rzeczy, które już wiszą w naszych szafach, ale chcę ich odmienić, zupełnie transformować, zrobić modne i na pewno w każdej z waszej garderoby znajdzie się koszula męska, w moim przypadku niebieska i jest dużo filmików na moim kanale, gdzie pokazuję, w jaki sposób odmieniam takie koszule. Są filmiki, gdzie robię sukienki, gdzie robię tuniki, gdzie robią męskie koszule, zmieniając ich wygląd i tak dalej, więc dzisiaj jest taka koszula. A co z tego wyjdzie, to za chwilę wam pokażę.
No i taką oto sukienkę możemy zrobić z koszuli, którą przed chwilą Wam pokazywałam, którą zupełnie odmieniła. Oczywiście wykorzystałam koszulę, wykorzystałam resztki denimu, stare dżinsy, ja nie wiem, jakieś tam sukienki. Wszystko, co było pod ręką, wyhaftowałam to ściegiem Boro, tak jak widzicie. Zrobiłam napisy. Widzicie, rękawek też jest ozdobiony. Tutaj to są wybielacze. W jednym z moich filmów też pokazywałam, jak to robię. W opisie, w boksie podam linki, które poprowadzą Was do tych miejsc, gdzie pokazuję, w jaki sposób to robić. Ponieważ zrobienie takiej sukienki zajmuje dużo czasu i oczywiście w jednym wideo pokazać wszystkiego nie przedstawia się możliwym. W każdym bądź razie takie rzeczy inkluzywne możemy zrobić ze starych rzeczy. I w tej chwili też założę, pokażę, jak wygląda na mnie taka sukienka. Z bliska tylko może powiem bardziej, że wszystkie szwy, wszystkie hafty, każdy ściek zrobiony jest ręcznie, ponieważ znajduję się w Turcji i przerabiam te rzeczy w Turcji, gdzie nie mam maszyny i nie ma warunków. Dlatego wszystko robię rączką, dziewczyna, ponieważ piękna pogoda, wspaniałe czasy, nie mam kiedy się nudzić, to zajmuję się właśnie zmianą takich swoich rzeczy. Dziękuję Wam za oglądanie mojego wideo, za to, że jesteście ze mną. Zachęcam subskrybować, kto jeszcze nie nacisnął subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie zgubić mnie w szeregach sieci internetowej. Bardzo chętnie spotkam się z Wami jeszcze raz. Piszcie komentarze, komentujcie, co Wam się podoba, czego się nie co Wam się nie podoba, bo też ma prawo się nie podobać, dlaczego nie. Tylko najczęściej tak się zdarza, że właśnie hejterzy, którzy piszą mało miłe, mało przyjemne komentarze, to są osoby, powtarzam, wchodzę i sprawdzam, to najczęściej osoby, które sami nic nie robią, nic nie produkują, rączki u nich rosną, to nie wiadomo z jakiego miejsca w zasadzie, ale języki na miejscu, dlatego piszą złośliwe rzeczy, ale też Wam dziękuję, bo promujecie mój kanał. Więc moje kochane dziewczyny, chłopaki, róbcie, nie bójcie się, odmieniajcie swoje rzeczy, które Wam się znudziły, bo to się opłaca robić, bo praca, która włożona w taką rzecz, ta energia, którą każdy twórca wkłada w swoją rzecz, ona jest bezcenna i bez względu na cenę takiej rzeczy, ona jest bezcenna. Opsy nam tu rozczekały, pod nami tutaj sklep BIM. Jest trochę ludzi, jest popołudnie. Zaraz za chwilę też pójdę na bazar, bo muszę coś kupić sobie tam ze smakoików jakiś. Więc oglądajcie, subskrybujcie, zostańcie ze mną. Lajkujcie, a ja serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i do zobaczenia w następnym wideo. Pa, pa, moi kochani.